myślę, że to jest najważniejsze, że zespół wygrał i że tak powiem, w trzecim meczu z rzędu wygraliśmy spotkanie. Na pewno to podbudowuje i nasze morale i, że tak powiem, nakręca nas to wszystko pozytywnie, każde zwycięstwo. A no, nie udało się zachować czystego kąta, no, mówi się trudno. Szkoda, aż naprawdę było blisko, bo karny był uderzony tak, że piłka, dotknąłem piłki, musnęła palców, no jednak zabrakło kilku centymetrów. Na pewno jest tam kilka rzeczy niedociągnięć, ale wiadomo, pierwszy mecz to chciałem się zaprezentować jak najlepiej i nie wszystko mogło wyjść idealnie. Ale chyba pozostaje pewien niosek, że wywalczyłeś to miejsce w składzie przez kłopoty zdrowotne Mateusza Bąka, a nie przez jakoś tam... No na pewno tak, ale jednak jesteśmy w środku ligi i ciężko się nad tym teraz zastanawiać. Po prostu zastąpiłem Mateusza i na pewno to nie będzie łatwe wyzwanie, bo wiadomo, Mateusz bronił bardzo dobrze, no ale ja też bym chciał wskoczyć do bramki i na pewno będę starał się robić wszystko i udowodnić, że nie przyszedłem tu tylko siedzieć na ławce, czy przyszedłem do innego klubu i chciałbym pokazać, że ściągnięto mnie dlatego, że potrafię dobrze bronić, a nie z jakichś tam innych powodów. Przerwałem mecz pod Beskidziem, po trzech zwycięstwach chyba kolej wtedy na kolejne, nie? No na pewno każdy z nas by chciał, że tak powiem, wygrać następne spotkanie, gdzieś tam łapać punkty i zbliżać się, że tak powiem, bo trochę tych punktów jednak na początku sezonu uciekło i to nie ma się co oszukiwać. A Podbeskidzie jest takim zespołem, że wiadomo, że od kilku lat grają, ale myślę, że ten sezon mają, początek tego sezonu mają najlepszy od kilku lat i pokazali, że potrafią wygrać z najlepszymi chociażby zwycięstwo na Polonii Warszawa, także na pewno jest to niezły zespół i poprzeczka na pewno będzie wysoko zawieszona.